Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dzisiaj będzie troszeczkę inaczej, ciekawiej. Czym zajmował się Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, Sąd Najwyższy, jest tam dziewiątka sędziów. W zasadzie, no to jest po linii partyjnej. Na dzień dzisiejszy jest sześcioro republikanów, konserwatystów, no i trójka liberałów, socjalistów, komunistów, lewaków. No i oni sobie tak wybierają najróżniejsze sprawy, które chcą podjąć, albo które nie będą podejmowali i są odrzucane. No i teraz rozpatrywali w sumie trzy dziwaczne sprawy. Pierwsza sprawa to była taka, że Baltimore, no to jest miasto w stanie Maryland, blisko Waszyngtonu, to jest troszeczkę bardziej na północ od Waszyngtonu, no i tak godzinę, dwie godziny poniżej Nowego Jorku. No i miasto Baltimore, które no, jest utrzymywane, można powiedzieć, przez podatnika, no tak jak cała budżetówka, wszystkie miasta, wsie, stany i tak dalej, no to jest budżetówka, no ale miasto zaskarżyło w 2018 roku w stanowym sądzie w Maryland zaskarżyło kompanie energetyczne o to, że w zasadzie nie poinformowały, czy nie były skłonne do informowania obywateli amerykańskich i obywateli miasta Baltimore, jak niebezpieczne są ich produkty te energetyczne, czyli że benzyna jest spalana, olej opałowy jest spalany i co to wszystko robi? No to robi to, że zmiany klimatyczne następują, że jest zniszczenie środowiska, no i między innymi zniszczenie środowiska dotyczy podniesienia się poziomu mórz oceanów, że zaczyna się ekstremalna pogoda, no i miasto Baltimore powiedziało, że chce forsę, że, no bo jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i inne lokalne i stanowe organizacje również się przyłączyły do tej sprawy, no i skarżyły. Które kompanie zostały zaskarżone? No te kompanie, które mają od groma pieniędzy, czyli ExxonMobil, Royal Dutch Shell, tak samo BP to jest British Petroleum, Chevron, no wszystkie te kompanie naftowe zostały oskarżone. No i te kompanie naftowe mówią w ten sposób, powiedziały, że w zasadzie one jako kompanie, które są regulowane przepisami federalnymi, no to jeżeli ktoś ma jakieś zastrzeżenia do tych kompanii energetycznych, które są regulowane i kontrolowane przez rząd federalny, no to oni by woleli, żeby jednak sprawa zakończyła się, czy zaczęła się w sądzie federalnym, a nie w stanowym. No bo jeżeli, przepraszam, jeżeli tam ta klika tych polityków, biurokratów z Maryland i z miasta Baltimore, no to tam wszystko by ustawili i wyszarpaliby następne jakieś miliony, tryliony, nie wiadomo ile. No i wszystkie obrońcy powiedzieli, że chcą, żeby to było robione w sądzie federalnym. W sądzie federalnym sędzia powiedział, że w 2019 roku powiedział, że w zasadzie to nie ma możliwości, że jest bezsilny do tego, żeby ta sprawa trafiła do sądu federalnego i że nie ma tego jak wyciągnąć z systemu stanowego. No i Sąd Najwyższy 7-1 zdecydował, że ta decyzja niepodjęcia sprawy przez rząd federalny jest nieprawidłowa. No i to była takie
w zasadzie to były sprawy techniczne. Sąd sam w sobie nie podchodził do samego zagadnienia, czy środowisko jest zniszczone przez tę kompanię, czy nie. No Sąd Najwyższy, no to w zasadzie powinien podjąć stanowisko, powiedzieć, że miasto Baltimore po prostu chce wyrwać forsę z kompanii, które produkują węglopodobne produkty, no ale nie podjął. Także, że cofnęli to z powrotem, powiedzieli do Sądu Federalnego Stanowego, że mają to przynieść. Sonia Sotomayor się przeciwstawiała, a jeden inny sędzia nie partycypował. Następna decyzja taka no dosyć ciekawa, no to jest jednomyślność w sądzie ławy przysięgłych, no bo tych 12 ławników, to sporo filmów w Ameryce jest na temat 12 prawników, no i jest coś takiego jak jednomyślność, czyli tam, jeżeli jednomyślnie tych 12 nie powie winien albo nie winien, no to wtedy sprawy nie ma. Ale jest taka sytuacja w dwóch stanach, w Luizjanie i w Oregon, która w Luizjanie no to pozwalają w zasadzie skazać albo uniewinnić, jeżeli jest 10 za, a 2 przeciwko. A w Oregon no to jest 11-1. No i Sąd Najwyższy się podjął rozpatrywania tego, no i powiedział, że w zasadzie 6 poprawka do Konstytucji, no to mówi o jednogłośności. No i w zasadzie wygląda na to, że te stany straciły swoje prawo do decydowania, jak sądy stanowe mają decydować. No, oskarżają ich o to, że w Luizjanie szczególnie, że to jest rasistowskie podejście, że musi być 12 jednogłośnych ławników, no ale problem jest taki, że jeżeli jest 12 jednogłośnie, no to tam w Luizjanie, no w każdym sądzie ława przysięgłych musi reprezentować całe te środowisko. No i tak jak czarni głosowali po linii koloru skóry za Obamą, tak samo jak w wielu w tych wypadkach, no to jest głosowanie, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy plemienne. Tam ludzie głosują czy decydują, nie patrzą, czy ktoś jest kryminalistą, czy nie jest kryminalistą, patrzą tylko ze strony rasistowskiej. Jeżeli widzą jakiegoś zbrodniarza czy kryminalistę swojego koloru skóry, no to w zasadzie go starają się uniewinnić. No i to jest te główne oskarżenie. Czyli to jest dosyć przykre, że dużo ludzi sprowadza do wartość człowieka, do koloru skóry. No Martin Luther King nie chciał czegoś takiego. Martin Luther King chciał, żeby ludzie byli oceniani za własną działalność i zachowanie. No a teraz to jest tylko, wszystko zaczyna się być robione po linii partyjnej, po linii plemiennej. Także to jest niedobre. Następną sprawę, którą też Sąd Najwyższy rozpatrywał, no to było coś takiego, że w Cranston w Rhode Island, no to jest taki malutki stan, policja przyszła, no i skonfiskowała broń z domu na zasadzie tego, że oni mają, policja ma prawo do skonfiskowania broni, jeżeli jest w samochodzie, jeżeli samochód jest zatrzymany i tam jest broń, no to mogą konfiskować bez nakazu sądowego. W tym wypadku żona zadzwoniła, że mąż tam coś rozrabiał, żeby troszeczkę miał tendencje samobójcze, no i
Policja, kiedy przybyła bez nakazu sądowego, tam weszła bez nakazu sądowego, zarekwirowała tą broń. No i ten właściciel się odwołał. No i Sąd Najwyższy postanowił, że w zasadzie działali prawidłowo, że w takich sytuacjach można powiedzieć, błyskawiczne działania musiały być zachowane, no i ta konfiskata broni była legalna. Także no, dziwne sytuacje sądowe w Ameryce, no ale Sąd Najwyższy no, robi takie rzeczy, tego rodzaju rzeczy się dzieją. Ciekawie się posłuchać, czy się zastanowić, czy mają rację, czy nie mają racji. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego już zmonetyzowanego filmiku. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli macie chęć, klikajcie. Jeżeli obejrzycie 15 sekund, no to tam YouTube za 1000 obejrzeń i 15-sekundowych płaci do kanału $1, tak? Także to są tego rodzaju sumy. No ale najważniejsze jest to, że jeżeli zaczął monetyzować, no to jest nadzieja, że teraz zacznie polecać i to jest wszystko najważniejsze w tym wszystkim, żeby zaczął polecać, no bo niestety 5200 subskrybentów YouTube zawiesił i już od 2 miesięcy w zasadzie, od miesiąca, od 6 tygodni zawiesił liczbę subskrybentów, no i odcina codziennie po 1 i 2. Przekaz dla konserwatystów, republikanów, dziękuję, że głosujecie. Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja. Dziękuję, że macie takie spojrzenie na świat. W 2022 głosujcie prawidłowo, 2024 głosujcie jeszcze bardziej. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No pamiętajcie, że wykolegowaliście konserwatystów i republikanów, szczególnie na poziomie lokalnym. No ale republikanie się nauczyli, republikanie zaczynają wchodzić do komitetów rodzicielskich, komitetów szkolnych, do wszystkich tych spraw związanych ze szkołami. Ukradliście młodzież, ukradliście ich umysły, no ale Ameryka konserwatywna nie da się już oszukać. Ludzie będą starali się po prostu być w szkolnictwie, w tych wszystkich radach miejskich, będą mieli coś do powiedzenia. No, pękła żyła, pękła po prostu cierpliwość republikańska. 2022 też upilnujemy was, żebyście nie kradli więcej głosów. 2024 jest to samo. Budzą się, konserwatyści się budzą. Kongres, który został zabrany, przyjdzie w ręce konserwatystów, prezydentura również, no ale trzeba zacząć. Pamiętajcie republikanie, pamiętajcie konserwatyści, trzeba wrócić z powrotem do podstaw. Szkoły zostały uprowadzone przez komunistów i dzieci zostały wyuczone w komunistycznym tempie, w komunistycznym duchu. Zdrowia dla normalnych.